Mamy okazję oficjalnie się otworzyć nowy plac zabaw. Plac zabaw powstał w ramach budżetu obywatelskiego z inicjatywy państwa Piecha. Został przegłosowany, wygrał to głosowanie i dlatego też dzisiaj widzimy tutaj nowe urządzenia zabawowe, huśtawki, bujaki, zjeżdżalnie, nowe nawierzchnie syntetyczne, również kostka brukowa została wymieniona na nową i oczywiście została uporządkowana zieleń. Nie ma tych krzaków, które tu były do tej pory i były pewnym zagrożeniem dla dzieci, ponieważ tam się gromadziły się osoby, które często piły alkohol. Dzisiaj jest tu w miarę bezpiecznie. Jest również ścieżka rowerowa wykonana tuż obok. Myślę, że ten plac zabaw dzisiaj spełnia oczekiwania dzieci, które tu się bawią, a wiemy, że korzystają tutaj z tego placu chętnie. Jest tu wręcz tłok momentami, ale myślę, że kolejny, który już niebawem powstanie, ten tłok rozładuje nam w przyszłości. Proszę Państwa, inwestycja kosztowała około 290 tysięcy złotych. Widzimy, że to miejsce, z racji tego, że teraz w kolejnej edycji udało nam się wygrać na placu Słowian, plac zabaw przy ulicy Słowian, z racji tego wszystkie dzieci po prostu przerzuciły się tutaj i naprawdę popołudniami widać, że staje się to takim małym, wesołym miasteczkiem dla dzieciaków.